I tu jesteśmy teraz w dużej, nie największej, ale tej większej sali, którą Dorota nazwała salą prasową. Ze względu na to, że tu jest dużo rzeczy, które odnoszą się jakoś do mediów, do obrazów w mediach, do historii trochę też i do prasy. No zacznijmy choćby od tego, a to jest taki wyimek z tej mojej książki The Gay Innocent and Heartless. I właściwie to jest sam tylko artykuł z National Geographic, który opisuje moją taką sfingowaną podróż do jakiegoś dziwnego kraju Neverlandu, czy do Libertati. Tu jest mapa tego terenu i tak dalej. To jest takie opowiadanie w stylu takiego właśnie reportażu jakiegoś z National Geographic, który napisałem. Ale to oczywiście tu nigdzie nie jest opowiedziane, dla zatarcia śladów nawet ja sam jestem, pojawiam się gdzieś czasami jako członek ekspedycji. Ale to zostawmy sobie to. No proszę, o tu kolejny przykład takiej właśnie prasowej, no to mistrzowie, tak. Chyba nie potrzeba nawet dużo już o tych mistrzach mówić, bo wszyscy już to znają. Inna praca też, która związana jest z prasą i z fotografią, to te albumy, które właśnie trzeba oglądać. To się nazywa fotoalbumy i rzecz polega na tym, że każdy album zawiera zdjęcia z jednego wydania jakiejś gazety. Na przykład nie wiem, jest tam Polityka, jest tam Die Zeit, albo takie El Pais na przykład i tak dalej. Courier International. I wszystkie te zdjęcia są sfotografowane w taki sposób, aby ominąć napisy jakieś, tak? No, oczywiście czasami się to nie udaje, no ale powiedzmy, że w miarę. I teraz wiadomo, w gazetach zdjęcia są większe albo mniejsze. U mnie wszystkie są równe i są powkładane do takich albumów rodzinnych i właściwie tak wygląda, jakby to było coś bardzo prywatnego. A chodzi też o to, żeby oglądać zdjęcia w inny sposób, nie powieszone na ścianach, tylko właśnie w takich albumikach jak rodzinne. I zabawne sytuacje się zdarzają, kiedy ktoś to przegląda i znajduje kogoś sobie znajomego, tak jakby to było w albumie rzeczywiście takim i tak dalej. Oczywiście tutaj mieliśmy pewien problem polegający na tym, że jednak to jest instytucja na poziomie muzealnym, tak? I tu za bardzo dotykać niczego nie można. I była długa dyskusja, czy właściwie powinni ludzie to móc oglądać, czy też powinno to być zakryte. No ale ja zgodziłem się, jakby wziąłem na siebie ewentualną stratę jakieś czy zniszczenia i ludzie teraz mogą to oglądać, więc tak jest, jak powinno być. No i poza tym to mamy jeszcze oczywiście pozytywy, o których już nic nie będę mówił. W sposób naturalny, prawda, łączy się z prasą. Tutaj naprzeciwko nas te duże zdjęcia to jest seria, która ma tytuł La Vue, czyli widok po polsku. I to też ma związek z prasą, ponieważ zdjęcia zostały wykonane w taki sposób, że fotografowałem szczelinę przy pomocy makroobiektywu. Fotografowałem szczelinę, która jest w kolorowych magazynach, tak? A ponieważ zdjęcia są łączone na spad, to takie krajobrazy powstały, które składają się z różnych zdjęć, tak? Ale zupełnie tego nie widać. I też nie są one, to jest analogowa fotografia, czyli celuloid i tak dalej, i tak dalej. Tu inna seria, która jest jej pokrewna, ona jest bez tytułu. I tu też z kolei fotografowałem przewodniki turystyczne, ale w taki specyficzny sposób. Znaczy to, co widzi oko, jak na nie patrzy, ale oczywiście mózg później kwalifikuje to jako śmieć i właściwie my tego nie widzimy, choć takich obrazów mnóstwo widzimy. Były książki przymocowane do tego, aby można sobie było przejrzeć takich kilka książek, które wydałem. Jedną z tych książek jest Trotsky's Ice Peak. Rzecz polega na tym, że założenie książki było takie, że to musi być 150 zdjęć. No i to ja zrobiłem 150 razy, próbowałem powtórzyć słynne zdjęcie przedstawiające policjantów, którzy właśnie pokazują narzędzie zbrodni, którym został zamordowany Trocki w Meksyku. No i tutaj postanowiliśmy taką dziwną trochę rzecz zrobić może, ale no było to pewną koniecznością podwaną przestrzennymi problemami, ale też taką próbą rozładowania, że postawiliśmy tutaj pracę z trochę innego zakresu, to jest Body Master. To jest urządzenie korekcyjne jeszcze z lat 90.
Może przejdźmy jednak tutaj dalej.